Cześć, cześć, cześć. Poniedziałek, poniedziałeczek, a więc wakacje na Boga. To. Cześć. Chciałam powiedzieć, że bardzo się zasłuchałam w te ptaki, co tutaj ćwierkają. Nie wiem, czy wy słyszycie. Ćwierkały wróbelki od samego rana. Znam takiego zakonnika, który bardzo lubi ptaszki, bo jest bratem świętego Franciszka. Wiesz kto? Ojciec Mateusz, oczywiście. Ojciec Mateusz, słynny kaznodzieja i też kręci nasze teledyski. Zapraszamy was do tego, abyście posłuchali, gdzie on szuka Pana Boga podczas wakacji. Proszę pana, a jak znaleźć Boga na wakacjach? A co, zgubił ci się? Pokój dobro. Wydaje mi się, że paradoksalnie pytanie kolegi eleganta nie jest takie głupie. A co, zgubił ci się? Jeśli szukamy Pana Boga, to może właśnie dlatego, że Go nie mamy, że Go zgubiliśmy. Zresztą nie powód tu jest ważny, ale ważne to, że chcemy Go odkryć. I zdaje mi się, że początkiem drogi do odszukania Go będzie powiedzenie Mu o tym, będzie rozmawianie z Panem Bogiem. Jeśli chcę Go znaleźć i czuję, że nie mam Go albo oddaliłem się od Niego, to po prostu Mu to mówię. I proszę, żeby to On przyciągnął mnie do siebie, żeby On znalazł sposób, żebym mógł być przy Nim. Zresztą to jest to, czego Pan Bóg sam pragnie. Bo kiedy po grzechu pierworodnym Adam i Ewa scykani chowają się przed Panem Bogiem, bo boją się, że ich będzie chciał karać, zastrzelić, utopić, albo nie wiadomo co jeszcze, to wtedy Pan Bóg, który idzie do nich, woła: gdzie jesteś? No bo szuka człowieka. Ktokolwiek się zgubi i ktokolwiek czuje się zgubiony, będzie odnaleziony. To Pan Jezus zawsze szuka owiec, które gdzieś tam się zawieruszyły. Może właśnie na szlakach wakacyjnych. Jakbym był w Wilnie, no aha, bo jestem w Wilnie teraz, to bym szukał Pana Boga w świątyni Miłosierdzia albo w Ostrej Bramie. Ale jak sądzę, nie każdy może w Wilnie być teraz, więc chyba najlepiej będzie zacząć od tego, powiedzieć: Panie Boże, chcę Cię odnaleźć, szukam Ciebie. Gdziekolwiek jesteś, w górach, nad morzem, na plaży, pod wodą, trzeba Mu to po prostu powiedzieć i ufać głęboko, że On odnajdzie Ciebie. Albo na przykład, jeśli ktoś miałby jeszcze wątpliwości, to można poszukać tak. My jako franciszkanie szukamy Pana Boga w różnych warunkach. Myślę sobie, że jednym z nich może być jak najbardziej piękna przyroda. Czasami zdarzają się sytuacje dosyć nieprzewidziane. Tak? Nasz przyjaciel, ojciec Mateusz Stachowski. Normalnie stoi po drugiej stronie kamery, bo kręci nasze teledyski. A już najbliższy poniedziałek, kolejne wakacje na bogato i następny gość. I nie prześpijcie tego. Więc zasubskrybujcie kanał Lednica 2000 na YouTube. Cześć, do zobaczenia.